Witam serdecznie, moi goście, Mateusz Bożyński, Maxwell. Witam serdecznie. Mateusz, przegrywacie z Greensami 5-4. Skąd ta porażka? No, troszkę nam dzisiaj mieliśmy pecha przy straconych bramkach. W pierwszej połowie głupio bramki straciliśmy. Niestety trzy takie głupie i to zaważyło. Pod koniec drugiej połowy już zaczęliśmy ich gonić, dogoniliśmy na 5-4, ale niestety nam brakło czasu. Bardzo ważyć będą te punkty, ponieważ na pewno rywalizujecie z Greensami o tą środkową część tabeli. Tak, tak, tutaj walczymy ostro, żeby być jak najwyżej w tej chyba drugiej piątce. No cóż, no walczymy dalej, gramy dalej. Mam nadzieję, że w przyszłych meczach nasz się skład nie zmieni albo jeszcze troszkę się nam wzmocni. No i będziemy grać. Czyżby okienko transferowe miało pójść w ruch u Was? Na pewno, bo czasami tutaj niektórzy nie przychodzą i brakuje czasami zmiany, żeby odpocząć. No niestety, no czasami tak bywa. Znasz kolegów w zielonych strojach, wszak też miałeś okazję w tym trykocie występować. Czy oni dzisiaj zagrali rzeczywiście tak wyświetnie to spotkanie? Nie, no Greensi tutaj grają od lat jednym praktycznie składem. Tutaj Sebastian Połeś odszedł, a tak to cały czas od lat grają jednym i tym samym składem. Widać, że są zgrani. No dzisiaj byli lepsi o tą jedną bramkę i grajmy dalej. Za tydzień i za dwa. Dwa decydujące pojedynki tak naprawdę o bycie w pierwszej bądź drugiej części tabeli. Co zrobić na tę przyszłość, żeby te 6 punktów trafiło na Wasze konto? No najważniejsze, żebyśmy na te dwa mecze przyszli z pełną kadrą, żeby nas było na zmianę i myślę, że to wystarczy, żeby wygrać te dwa mecze. Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.